Witamy serdecznie na kanale Nobelbet, pierwszy film na nowo utworzonym kanale sponsora Widzewa i nieprzypadkowo, bo właśnie dzisiaj konferencja na temat sponsorów. A rozmawiamy z właścicielem Widzewa Łódź, Tomaszem Stamirowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sponsorzy Widzewa Łódź to jest grupa na pewno nie zamknięta, co dzisiaj było bardzo wyraźnie powiedziane na konferencji. Jakich ruchów właśnie w tej gałęzi funkcjonowania klubu można się spodziewać w następnych dniach, miesiącach, może latach? Znaczy, oczywiście patrzymy długoterminowo, no bo można powiedzieć tak, no pierwsze to był sygnał, że ten sezon nie jest jeszcze zamknięty. Mamy grupę partnerów, których cenimy, część jest od początku reaktywacji, także oczywiście jest to grupa, z którą jesteśmy związani, no drugie ciągle jest miejsce, tak, no patrząc na to, gdzie jesteśmy w stanie oczywiście i zarówno to zagospodarować, zbudować dobre relacje, no i tak samo mieć zwrot biznesowy dla partnerów, no patrzymy nie tylko pod kątem jakby czysto sportowym, ale no myślę, że moje zrozumienie jest bardzo proste, no musi być to oczywiście relacja oparta na zdrowych zasadach też biznesowych. Widzew wystartował bardzo dobrze, to pewnie też zachęci następnych ewentualnych sponsorów do przyjścia do Widzewa, a ja zapytam pana, czy pan już po kupnie Widzewa sobie usiadł może gdzieś w fotelu i powiedział, a dobrze zrobiłem po tych 5 zwycięstwach, że ten Widzew kupiłem, bo faktycznie idzie jak z górki. No jest za wcześnie, także no tutaj byłbym bardzo ostrożny, oczywiście wszyscy pamiętają zeszły sezon i gdzie były kluby, które jakby świętowały po 7 kolejkach i były na końcu, także oczywiście, ale można powiedzieć tak, no jeden jest efekt sportowy, którym jakby patrzymy zwycięstwo, a drugim jest sam styl, tak, no dla mnie to, co mówiłem też podczas konferencji, jest mega ważne, że po pierwsze no widzę drużynę, także to jest istotne, no widzę też jakby związek oczywiście tej drużyny z kibicami. To jest z mojej perspektywy niesamowicie istotne, bo jeżeli nie ma tej więzi, ktoś nie czuje, że ta drużyna no, daje z siebie wszystko, daje serce na boisku, no to bardzo ciężko budować wszystkie inne. Nie oszukujmy się, no biznes czy wszystko to jest otoczka wokół tego, co się dzieje. I oczywiście sam wynik może być różny, no ale zaangażowanie inne musi być niezmienne. No to, co jest jakby, łatwo jest oczywiście kibicować, kiedy wszystko jest sukces, idzie. No prawdziwe wyzwanie też jest kibicować, kiedy no czasami nie idzie, tak. No, zwłaszcza ta atmosfera teraz, kiedy pan jest w klubie już jako prawowity właściciel, a wtedy, gdy pan był prezesem Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych, no to jest też zupełnie inna, bo pamiętamy tamtą wiosnę, a teraz ta jesień jest po prostu eksplozją takiej radości. Tego najbardziej brakowało i jaka jest recepta pana? Co pan takiego zrobił kluczowego w pańskiej opinii, że ta atmosfera jest zupełnie inna? No wiadomo pewnie, że wyniki budują tę atmosferę, ale coś trzeba było zrobić, żeby te wyniki zaistniały. To nie jest przecież przypadek. Znaczy kompilacja jest kilku elementów. No, mam nadzieję, że teraz wszyscy patrzą w jedną stronę, tak? Bo ile oczywiście wcześniej no, było ścieranie się różnych wizji klubu, tak? No, gdzie zawsze jakby mówiłem, że Widzew musi się profesjonalizować. To nie jest budowanie korporacji, no, ale wprowadzanie zasad, które no, nas wniosą troszkę wyżej. Także oczywiście to było jakieś tam zderzanie, patrzenie. Oczywiście też nie można porównywać, no sezon do sezonu jest zawsze inny, tak, no wtedy jakby też kwestia przygotowania wszystkich innych, no to zawsze ma gdzieś tam jakby efekt końcowy. Także na razie no kilka elementów jakby się zgrało. Oczywiście w tle mamy no powrót na stadion, co jest zawsze dużą radością. No pamiętajmy, że to jest myślę, że coś, co każdemu brakowało, tej atmosfery serca Łodzi, no tej atmosfery radości, a to, że jeszcze się to złożyło oczywiście z polepszeniem zdecydowanym gry drużyny, tak, no to jest jakby, no myślę, że serce się buduje, tak, no patrząc na nawet liczbę bramek, którą dzisiaj też mówiłem, mamy 14 bramek, kiedy mieliśmy 15 po całym sezonie, no to jest najbardziej wymierne, no po to kibice przychodzą, żeby czuć emocje, żeby no, oczywiście, no tutaj czuć to oparcie do przodu, taki powinien być Widzew. Mateusz Drusz powiedział w rozmowie z Maćkiem Samuelem na kanale YouTube'owym, że w tej poprzedniej organizacji Widzewa, to znaczy kiedy stowarzyszenie było właścicielem Widzewa, to on nie chciał się w to pchać, bo mu się właśnie ta struktura nie podobała, wydawała mu się niestabilna. Panu też jest łatwiej dobierać sobie współpracowników, kiedy już ma pan taki no, 79% pakiet właścicielski. To już jest praktycznie pewne, że to pan będzie decydował teraz, za miesiąc, za rok, za 2 lata. O ile jest łatwiej i czy faktycznie jakieś ruchy jeszcze wzmocnieniowe w Widzewie, jeśli chodzi o strukturę, nie tylko o boisko, się szykują w najbliższym czasie? Znaczy, no to są dwa światy. Ja bardzo szanuję jakby wkład wszystkich, którzy oczywiście stowarzyszenie jakby tworzyli, działali, no bo pamiętajmy, że zaczęliśmy od zera, tego klubu mogło po prostu nie być i to łatwo o tym zapominać i oczywiście, no właśnie, no ale to było odbudowa zupełnego jakby zera, tak? Praktycznie wszystko zginęło, cała no jakby to, co stworzy organizację jakby klubu, tu nic nie było, tak? Także no to jest na pewno no, wspinanie się coraz wyżej, ale to jest jeden świat, a
Oczywiście teraz no, od decyzyjności wszystkich innych, no, to zupełnie jakby co innego i mogę robić i jakby układać jakby klub i z pewną perspektywą, oczywiście długoterminową, także zmiany, no, które no, trzeba dużo zrobić. Tak? No, ja patrząc na zaplecze, jeżeli chcemy zbudować naprawdę silny, trwały klub, który no, nie będzie, że jeden sezon wyjdzie, drugi nie wyjdzie, no to trzeba też dużo zrobić samej organizacji klubu. No to mógłbym wymieniać no, bardzo dużo rzeczy, które uważam, że trzeba zrobić od IT, tak, od samego jakby systemu jakby finansowego, księgowego, dostępności danych, żebyśmy mogli, od produktów, tak, no, które mnie też jakby pewne rzeczy irytują, od funkcjonowania sklepu internetowego, tak, od relacji z partnerami biznesowymi, tak, no, od samych jakby organizacji relacji z lożami, także to jest jakby jedna rzecz, no drugie, futbol się zmienia, tak, no pandemia też spowodowała, że oczywiście zmieniają się kanały komunikacyjne, zmienia się forma relacji ze sponsorami, no też jest jakby układ sił jakby w piłce jest troszkę inny, także jest wiele elementów, które trzeba po prostu jakby robić, zmieniać, no starać się wdrożyć do naszego klubu. Przede wszystkim Pana zadaniem jest chyba takie dobranie odpowiednich współpracowników, tak jak z trenerem Niedźwiedziem, z dyrektorem sportowym Stupką, z prezesem Drużyną. Zastanawiam się, czy to była jakaś dobra rada bardzo dobrego znajomego, czy pański nos, pańskie przeczucie, jak to wyglądało, proces dobierania tego trzonu Widzewa, który teraz oglądamy. Znaczy, no pamiętam, że moje jakby w moim zawodzie to, co robię, inwestując jakby w firmę, to jest oczywiście dobór ludzi, także pewne doświadczenia no, z mojej jakby, że tak powiem, działki, jest to doświadczenia pracy z menadżerami i układanie często zespołów menadżerskich, także na pewno oczywiście piłka ma swoją jakby specyfikę, ale też troszkę dobranie ludzi, którzy gdzieś tam pewnej wizji jakby po pierwsze no, pójdą w jednym kierunku, tak, no drugie wniosą, no, będą na pewnym też poziomie intelektualnym, także oczywiście miałem swoje jakby kryteria, no drugie zawsze jest, no zobaczymy jak się osoby też dotrą, bo to jest zderzenie też troszkę ludzi zawsze budowani w takim biegu i w czasie, no jest też pewnym jakby ryzykiem, także. Różnych osobowości też. No na pewno tak, także no to jest oczywiście, no to jest wiadomo, że też mam nadzieję, że jakby ten cel i wszystkich jakby zjednoczy, bo są plusy, kiedy jest pewne zderzenie, no są też zawsze gdzieś tam pewne napięcia, a piłka jest kwestia, czy kryzysy są w piłce jakby kwestią czasu, także oczywiście nie oszukujmy się, że jakby te cięższe momenty też mogą jakby nie przyjść i trzeba też ludzi jakby na to jakby przygotować, tak. A zastanawia mnie, ile czasu Pan spędza teraz w klubie, bo właściciel nie musi tak wszystkiego doglądać w 100%, a na ilu procentach Pan się zatrzymuje, na ilu procentach pozwala, nie wiem, praca, inne obowiązki również właśnie biznesowe. No dużo. Także no, był okres pierwszy związany z samym przejęciem, bo to był dosyć absorbujący i dla mnie najważniejszy, no, patrząc długoterminowo, także oczywiście moment samego przejęcia, no później działu sportowego, czy oczywiście wcześniej, bo to wiedziałem, że to jest jakby priorytet. No był czas, kiedy tak nie kończyłem pracy przed 10, 11 jakby poświęcając na klub. No i cały czas oczywiście ta rola, no troszkę wiem, jak funkcjonuje klub, także mam no, jakąś wiedzę. No teraz jest to poprzekładanie w formule wytyczenia pewnych celów, nie na poziomie ogólnych, no tak jak poszło oczywiście do działu stylu, no to widzieliśmy pewne cele, które oczywiście były zakomunikowane, widoczne i które będziemy sprawdzać wymiernie. To nie jest tylko tak, o wygrywamy, to fajnie, gramy tam szybko, agresywnie, gramy do końca, ale oczywiście też mamy kryteria, według których będziemy sprawdzać. No teraz jest rozpisanie wielu działań, tak, w kilku obszarach i mam nadzieję, że ich porobienie, tak, znaczy, no, tylko to jest moja nadzieja, ale po prostu ma to być jakby robione, tak, no to jest jakby coś, co, ale też sobie zdaję sprawę, że nie wszystko naraz, są też ograniczone zasoby osób w klubie i nie zrobimy też wszystkiego jakby no, w horyzoncie tam, nie wiem, tak, tygodni, tak, no, to jest proces rozpisany troszeczkę na dłużej. Wiem, że nie może Pan powiedzieć kwotowo czy szczegółowo każdego zawodnika, nie proszę o to, ale chciałem się dowiedzieć, bo to też pewnie wielu kibiców interesuje, ile ta drużyna, którą teraz oglądamy, która jest troszeczkę inna, umówmy się, od tych poprzednich, ile ona kosztuje w porównaniu do poprzednich? Czy to jest, nie wiem, tyle samo, taki sam budżet na tych zawodników, czy ta drużyna jest tańsza, czy może trochę droższa i z tej górki finansowej wynika inna jakość?
Znaczy pierwsze na wstępie chciałem powiedzieć, no to jest moja filozofia też z biznesu, że lepiej pomylić się co do ceny niż co do jakości. Także nie chciałbym tylko oceniać drużyny przez perspektywę jakby cyferek, bo sama idea może nie była zna, ale wykonanie i oczywiście wykonawcy, bo gdyby ta drużyna no też wcześniejsza grała i dostarczała jakby to, co miała, no to też byłoby inaczej. Na pewno drużyna jest tańsza, także oczywiście to jest jedno. To jest, taniej nas kosztuje, patrząc na cyferki, zestawiając nawet budżet 11-miesięczny zeszłego sezonu na 12 mamy taniej. Drugie, mamy pewne przebudowanie, także większa jest formuła no też motywacyjna, także patrząc za, jak tak się mówi, podniesienie z murawy. Rozumiem. Dziękuję w takim razie za kilka minut rozmowy. Z nami był właściciel Widzewa Łódź, Tomasz Stamirowski. Dziękuję ślicznie.